Niedawno rozpoczęliśmy drogę do 37. edycji najważniejszej gali roku w świecie wrestlingu, czyli WrestleMania. Na przestrzeni lat w tym okresie działy się najważniejsze storyliny, a niektóre walki podczas The Showcase of the Immortals wspomina się po dziś dzień. Jest więc teraz idealny moment, aby powspominać sobie poprzednie edycje WrestleMania i przypomnieć sobie najważniejsze momenty każdej z nich. Wiele serii tego typu zaczyna się od WrestleMania pierwszej, jednak ja pójdę na przekór i rozpocznę od zeszłorocznej odsłony największej ze scen. Odcinki z tej serii pojawiać się będą raz w tygodniu, aż do 11 kwietnia, kiedy to będziemy mogli rozsiąść się głęboko w fotelach i podziwiać wrestlingowe widowisko na Raymond James Stadium. Witam, z tej strony Lesiu z Attitude Polska, a oto 10 rzeczy, za które pamiętamy WrestleMania 36. Przed rozpoczęciem odcinka oczywiście zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. A teraz zaczynamy. Numer 1. Walki od czapy. Kiedy słyszymy słowo WrestleMania, przed oczami od razu pojawiają nam się starcia finalizujące wielomiesięczne rywalizacje i trzeba przyznać, że w zdecydowanej większości podczas 36. edycji największej ze scen było podobnie. Jednak znalazło się również miejsce na takie zestawienia jak Cesaro kontra Drew Gulak, Liv Morgan kontra Natalia czy Aleister Black kontra Bobby Lashley. Starcia dodane na ostatnią chwilę i to tylko i wyłącznie dlatego, że trzeba było czymś zapchać kartę na dwie noce. Tak przy okazji nie będę wspominać w tym odcinku o tym, że pamiętamy tę WrestleManię właśnie za to, że trwała przez dwie noce, ponieważ 37 również będzie tyle trwać. Numer 2. Mistrzostwo NXT bronione na WrestleManii po raz pierwszy. Nie było to pierwszy raz, kiedy pas NXT był broniony w main rosterze. Wystarczy przypomnieć sobie pojedynki Adama Cole'a z Sethem Rollinsem i Danielem Bryanem przed Survivor Series, albo walka z Pitem Dunnem na tymże właśnie pay-per-view. Jednakże na największej gali roku wcześniej tego nie widzieliśmy. Szczególnie, że Charlotte wybrała Rhea jako zwyciężczyni Royal Rumble meczu kobiet. Czysto wrestlingowo był to chyba najlepszy pojedynek podczas weekendu WrestleMania w 2020 roku i jedynie za spory minus trzeba uznać zwyciężczynię, gdyż Charlotte nie potrzebowała tej wygranej, natomiast porażka Ripley dosyć mocno zastopowała jej momentum. Numer 3. Big Show w main evencie WrestleMania. Jestem świadom tego, że podczas samej transmisji WrestleMania nie ujrzeliśmy Big Showa. Patrząc jednak kayfabe'owo, no to od razu po zwycięstwie Drew nad Brockiem Lesnarem do ringu wszedł Big Show, który wyzwał McIntyre'a na walkę o tytuł WWE. Ciekawe, czy gdyby normalnie była publiczność, to nadal by z tym poszli. Ostatecznie Drew wygrał, a Show może sobie zapisać swój drugi main event WrestleMania w karierze. Numer 4. Feel Good Moments z Otisem i Mandy. Jakkolwiek to zabrzmi, tak jednak historia miłosna Otisa z Mandy była jednym z najdłużej prowadzonych story do WrestleMania 36. Po miesiącach bycia obiektem drwin, Otis w końcu zemścił się na Zigglerze i w tym miejscu naprawdę szkoda, że nie było fanów, ponieważ pop, jaki zebrałby pocałunek Otisa z Mandy, byłby niewyobrażalny. Numer 5. Wielki skok Kevina Owensa. Jeśli mówimy już o długo prowadzonym story, to w tej kategorii w 2020 roku zdecydowanie wygrywają Seth Rollins i Kevin Owens. Panowie od Survivor Series mieli ze sobą napięku, a wszystko to miało się zakończyć na najważniejszej gali roku. Być może walka nie porwała, chociaż nie była również tragiczna, tak jednak to, co fani zapamiętali najlepiej, to skok Kevina Owensa z instalacji w kształcie loga WrestleMania na Sefa leżącego na stole komentatorskim. W tym roku na najważniejszej gali roku nie było Shayna, dlatego ktoś go musiał zastąpić w kategorii spot WrestleMania i był to właśnie Kanadyjczyk, który ostatecznie pokonał Monday Night Messiah. Numer 6. Zmiana w ostatniej chwili w pojedynku Reigns kontra Goldberg. Mimo, że pojedynek ten nie miał kompletnie żadnej podbudowy, poza tym, że Roman wyszedł i powiedział, że chce walki, tak jednak większość fanów ze zniecierpliwieniem czekała na starcie Spear kontra Spear. Wtedy właśnie na wielu forach wrestlingowych zaczęły pojawiać się plotki, jakoby Reigns miał zrezygnować z udziału na WrestleMania. Tak również się stało i mimo tego, że do ostatniego SmackDown pojedynek o Mistrzostwo Universal był reklamowany jako Roman vs Goldberg, to ostatecznie miejsce Big Doga zajął Braun Strowman, który oczywiście stał się nowym posiadaczem pasa mistrzowskiego. Numer 7. Przeciągnięty do bólu Last Man Standing Match. Do momentu powrotu Edge'a podczas Royal Rumble 2020 mało który fan wrestlingu spodziewałby się, aby Rated R Superstar kiedykolwiek jeszcze wkroczył do ringu. Tak się jednak stało, a pierwszym jego rywalem stał się były przyjaciel z czasów Rated RKO, Randy Orton.
Edge wyzwał Vipera na Last Man Standing match, co ostatecznie nie okazało się zbyt trafnym pomysłem. Walka ta miała bowiem strasznie wolne tempo i trwała ponad pół godziny, stając się tym samym najdłuższym pojedynkiem na całej WrestleMania. Nawet fakt, że zwiedziliśmy całe Performance Center, nie ratuje tego pojedynku i muszę szczerze powiedzieć, że odetchnąłem wtedy z ulgą, kiedy sędzia w końcu doliczył do 10. Numer 8. Początek main eventowej kariery Drew. Być może osoby, które rozpoczęły swoją przygodę z wrestlingiem dopiero po WrestleMania 36 mi nie uwierzą, jednak Drew McIntyre jeszcze nieco ponad rok temu był średnio prowadzonym heelowym midcarderem. Pozycja Scotta zdecydowanie poprawiła się po świetnym występie i zwycięstwie w Royal Rumble meczu, jednak prawdziwy test miał nadejść na największej ze scen pod nazwą Brock Lesnar. Na całe szczęście McIntyre zdołał pokonać bestię, co w dłuższym rozrachunku okazało się znakomitym wyborem, patrząc na to, jak świetnym mistrzem okazał się on być. I tutaj ponownie wielka szkoda, że nie mogliśmy usłyszeć, jak cała arena eksploduje, kiedy McIntyre unosi w górę pas WWE. Numer 9. Cinematic Matche. Podczas WrestleMania, o której dzisiaj dywagujemy, pierwszy raz mogliśmy ujrzeć walki, które były już wcześniej nagrywane. Znaczy, być może kiedyś takie coś już było, ale to pojedyncze przypadki. Jednak zarówno Boneyard Match, jak i Firefly Funhouse Match stanęły na wysokości oczekiwań, a nawet znacznie je przewyższyły. Podczas całego roku 2020 ujrzeliśmy jeszcze niejednokrotnie Cinematic Matche, jednak do dziś te dwa pojedynki wciąż uznawane są za te najlepsze, a na forach co chwilę powraca dyskusja, który z nich zasługuje na numer pierwszy. Mi osobiście bardziej przypadł do gustu pojedynek Braya z Siną, co nie zmienia faktu, że wciąż uważam starcie Undertakera ze Stylesem za widowisko na najwyższym światowym poziomie. Numer 10. Brak publiczności. Jest to rzecz, za którą 36. edycja największej ze scen będzie wspominana najbardziej. Tak, jest to ta WrestleMania, na której nie było ani jednego fana. Trzeba przyznać, że dało to owej WrestleMania swoją własną, oryginalną atmosferę. Szkoda tylko, że była to atmosfera przygnębienia i ciszy, dlatego mam nadzieję, że już nigdy takiego obrazka nie będziemy musieli doświadczać. To by było na tyle. Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba i że pozostaniecie na naszym kanale na dłużej, klikając przycisk subskrybuj. Piszcie w komentarzach, za co Wy pamiętacie zeszłoroczną edycję WrestleMania. Mówi do Was Lesius Attitude Polska i słyszymy się w przyszłym tygodniu, gdzie przeniesiemy się na MetLife Stadium.